Rekordy zakażeń koronawirusem w Polsce. Ekspert: sytuacja jest niemal tragiczna. Sytuacja jest niemal tragiczna, ale takie wzrosty zakażeń SARS-CoV-2 były spodziewane, mówi doktor habilitowany Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zdaniem eksperta, do łączenia liczby zakażeń z protestami należy podchodzić z dużą ostrożnością, bo głównym problemem są przestrzenie zamknięte. Ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, doktor habilitowany Piotr Rzymski podkreślił, że notowane w ostatnich dniach rekordowe liczby nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 nie są wielkim zaskoczeniem. Takie liczby nowych przypadków były przewidywane i nie są one zaskoczeniem dla tych, którzy choćby spoglądali na modele matematyczne, powiedział. Protesty wpłynęły na wzrost zakażeń? Ekspert pytany o ewentualny wpływ protestów, jakie w ostatnim czasie odbywają się w kraju i w których biorą udział nawet tysiące osób, powiedział, że do łączenia liczby nowych przypadków z protestami należy podchodzić z dużą ostrożnością. Te liczby, które obserwowaliśmy przed protestami, w trakcie protestów i po protestach, były do przewidzenia. One nie są zaskoczeniem. Obecny wzrost jest też wynikiem większej liczby wykonywanych testów, a więc lepszej identyfikacji osób zakażonych w populacji. Łączenie go wprost z protestami jest myleniem korelacji ze związkiem przyczynowo-skutkowym, wskazał. Kolejny wzrost liczby zakażeń zaczął się praktycznie w tym samym momencie, kiedy zaczęły się protesty. Łączenie jednego z drugim nie jest więc za bardzo uzasadnione merytorycznie. Nie wskazuje na to również model matematyczny Uniwersytet Warszawski. Trzeba wziąć pod uwagę, że czas inkubacji wirusa wynosi przeciętnie 5 dni, ale niekiedy nawet do 2 tygodni. Oczywiście nie można wykluczyć, że część osób zakaziła się podczas protestów, ale trzeba pamiętać, że do transmisji wirusa dochodzi przede wszystkim przy bliskim kontakcie, na ogół w pomieszczeniach zamkniętych, to one są głównym miejscem podwyższonego ryzyka, dodał. Fenomen wirusa, 20% zakażonych nie daje objawów. Ekspert tłumaczył, że oczywiście przy większym stłoczeniu ryzyko zakażenia istnieje, zwłaszcza jeśli ktoś nie przestrzega rekomendacji noszenia maseczek, natomiast mamy w Polsce teraz mnóstwo rozproszonych źródeł zakażeń. Dodał, że praktycznie w każdym miejscu można spodziewać się spotkania osoby zakażonej, ponieważ fenomen tego wirusa polega na tym, że on około 20% zakażonych w ogóle nie daje objawów. Osoby te zupełnie nieświadomie mogą go dalej rozprzestrzeniać i zakażać innych. Z moich obserwacji wynika, że nadal gro osób wychodzi z założenia, że skoro czuje się zdrowo, czuje się dobrze, to wszystko jest w porządku. Mimo tego, że ludzie w dużej mierze stosują się do wytycznych, zwłaszcza gdy patrzy tak zwany Wielki Brat i noszą maseczki w sklepach czy podczas spotkań zawodowych, to już w weekend dochodzi do rozluźnienia. Niech przyjedzie ciocia, babcia, dziadek, rodzina, przyjaciele, spotkajmy się, odpocznijmy od tego całego szaleństwa, bo przecież wszyscy czują się dobrze, a to jest stwarzanie sytuacji podwyższonego ryzyka, powiedział. SARS-CoV-2 jest tak samo zakaźny jak był wcześniej. Rzymski zaznaczył również, że spora część osób wiąże ostatnie rekordy zakażeń z tym, że koronawirus stał się rzekomo bardziej zakaźny. Ekspert zaznaczył, że SARS-CoV-2 jest tak samo zakaźny jak był wcześniej, nie ma obecnie żadnych dowodów naukowych, które by wskazywały, że zmutował w takim kierunku, by miało to wpływ na dynamikę epidemii. Trzeba pamiętać, że przyszła jesień, a jesień sprzyja wirusowym infekcjom układu oddechowego, bo jest chłodniej, a wirus lepiej czuje się w niższych temperaturach. Poza tym właśnie jesienią częściej spotykamy się w przestrzeniach zamkniętych. Od dawna ostrzegaliśmy, że jesienią będziemy mieć złą sytuację i od różnych rozwiązań i decyzji, także tych indywidualnych, będzie zależało, czy ta sytuacja będzie tragiczna. A teraz jest już niemal tragiczna, zaznaczył ekspert.